Obchody Światowego Dnia Toalety w województwie opolskim ruszyły już 14 listopada. Pracownicy przedstawicielstwa Toy Toy Opole aktywnie rozpoczęli tydzień akcji, w której odwiedzili 9 placówek przedszkoli, gdzie około 800 dzieci zostało zapoznanych z zasadami korzystania z toalety, dbania o higienę, czystości w toaletach publicznych, jak i tych w domu czy w przedszkolu. W dniu dzisiejszym odwiedziliśmy przedszkole numer 25 w Opolu. Zrobiliśmy akcję z okazji obchodów Światowego Dnia Toalety. I muszę osobiście przyznać, że akcja cieszyła się wielkim powodzeniem wśród dzieciaków. Pracownicy Toy Toy uświadomili maluchy, że toalety i woda to tak naprawdę wielkie dobrodziejstwo, o które warto dbać. Kształtowanie zachowań higienicznych jest bardzo ważne. I bardzo się cieszę, że Toy Toy Polska podjęła taką akcję Dzień Toalety. Z obchodami Dnia Toalety spotkałam się po raz pierwszy. Uważam, że jest to świetna inicjatywa. Jeśli tylko zostaniemy do niej zaproszeni w przyszłym roku, to chętnie weźmiemy w niej udział. Dzieciaki kapitalnie się bawiły podczas pogadanki, a potem konkursów, jakie były przygotowane dla nich z tej tematyki. Myślę, że bardzo wiele wiedzy poprzez zabawę wyniosły. Na samej teorii wizyta się nie zakończyła. Dzieci brały udział w różnych zabawach, m.in. mogły popisać się swoimi umiejętnościami plastycznymi w konkursie Kabina Moich Marzeń oraz zabawach sprawnościowych. Można robić tu taką głupę, bo tam jest kibel. Największą popularnością wśród młodych milusińskich cieszyła się tak zwana mumia. Drużyna owijała ochotnika papierem toaletowym na czas, co wśród dzieci wywołało wielką radość. A największym przebojem okazało się uwolnienie mumii z owego papieru toaletowego. Każda placówka otrzymała od Toy Toy słynne już serducho z napisem „Prosimy, nie rozczaruj następnych, pozostaw to miejsce czyste, dziękujemy”, a personel przedszkolny umieścił serducha na drzwiach do toalet przedszkolnych. Każde dziecko otrzymało imienny dyplom, zestaw kolorowanek i małe upominki w postaci kolorowych chusteczek, gadżetów, rolki kolorowego papieru i małych słodkości. Przeprowadzona akcja cieszyła się dużym poparciem wśród dyrekcji przedszkoli, jak i rodziców, dzieci, o czym świadczyły telefony do biura z zapytaniem, czy można jeszcze przeprowadzić w tym roku podobną akcję w innych placówkach na Opolszczyźnie. Ważnym przesłaniem tematów, jakie były dzisiaj poruszane, jest również aspekt społeczny korzystania na przykład z toitojów, poszanowania mienia publicznego. Wykładowcy świetnie przybliżyli to dzieciom, że wszyscy odpowiadamy za wspólne dobro. I myślę, że dzieciaki doskonale zrozumiały tę myśl. Fajnie było dzisiaj, bardzo. A jak robiliśmy tę mumię, zawinęliśmy Wiktora jak czadu. Cały był jak pokrynięty. Fajnie było, jak na przykład rysowałam, bo ja lubię rysować. Mam nadzieję, że dzieci po prostu wezmą sobie do serduszek to, że higiena i wszystkie sprawy związane z nią są bardzo ważne. A na koniec małe podsumowanie. Podczas całego tygodnia pracownicy Toy Toy Opole przejechali około 600 km, aby do każdego z wybranych przedszkoli dotrzeć z przygotowanymi zajęciami. Odwiedziliśmy około 800 dzieci w 9 przedszkolach. Natomiast czas, jaki poświęcony został na przygotowania kolorowanek, dyplomów, paczek dla dzieci, jest nie do zliczenia.